Mijały wieki, kościół świętego Marcina rozwijał się, wyznaczono mu kolejne odpusty, a od XVI wieku stał się świątynią szlachty mazowieckiej. Tutaj odbywały się sejmy, zwane generałami, nieraz bardzo gwałtowne. Raz nawet w 1695 roku do zabójstwa doszło, bo krewki szlachcic szablął swój punkt widzenia, adwersarzowi wytłumaczył, a tenże nie przeżył argumentu. Musiał potem biskup odprawić specjalną liturgię, rekoncylacją zwaną. Ale zanim to nastąpiło, był czerwiec roku pańskiego 1669. Noc zaczęła się jak zwykle, ciemność krążyła nad miastem, jak się okazało, nie sama, ale z czerwonym kogutem pospołu. Znowu jakaś dziewka służebna nie dopilnowała pieca, z którego głownie wypadły. W mig zajęła się drewniana podłoga, a wkrótce cała kamienica. Choć chodziły później również słuchy, że pożar wywołały specjalne wojska magnackie, przybyły na czas elekcji do Warszawy. Gorę! Wołano od krzywego koła i znów zadzwoniły dzwony. Tym razem ogień szedł od piekarskiej do piwnej i nie miał litości. Braciszkowie, widząc co się dzieje, wartko zabrali się do wynoszenia najcenniejszych rzeczy, a tylko kilku z nich zaczęło się naradzać. Czerwone kur idzie, znów dobytek spali, ale nam to nie straszne. O rzeczy materialne nam, zakonnikom, martwić się nie przystoi, ale co zrobić z malowidłem słynącym łaskami, ojcze przeorze? Nie godzi się świętych wizerunków z ołtarza ruszać, ale sytuacja jest wyjątkowa. Widzi mi się, że trzeba obraz z ram wyjąć i wziąć ze sobą, a potem się zobaczy. Lepsze to niż zostawić ogniowi na pożarcie. Zatem do dzieła. I wziąwszy odpowiednie narzędzia do wyjęcia malunku, wysoką drabinę chyżo przed ołtarz postawili. Najpierw spróbował na górę wejść Antoni, jeden z młodszych zakonników, chudej postury. Drabina, nie wiedzieć czemu, rozchybotała się na boki. Dwóch mnichów chwyciło ją drągami z boku dla ugruntowania. W ten czas dopiero brat Antoni dotarł na górę. Trzymajcie na dole mocno drabinę, bo upadek stąd złamaniem karku grozi. Spróbował wyjąć obraz z ram, ale mu się nie udało. Szybciej, bracie! Palce mi drętwieją dla trzymania drabiny. Nie szczędź wysiłku i zdaj mi obraz ino chyżo. Antoni raz jeszcze chwycił w swoje palce brzegi ramy i znowu nic. Obraz nie poruszył się ani o milimetr. Odetchnął chwilę do odpoczynku, potem znowu złapał za ramę i jeszcze raz. I im bardziej się silił, tym mocniej rama trzymała, jakby ktoś za ołtarzem stał i ciągnął ją w przeciwną stronę. W końcu zakonnik zdecydował się zejść. Któryś tam w ręku siły ma więcej, bo ja nie dam rady, niech na drabinę wejdzie i pomoże. Chyba zbyt herlawy jestem. Takich muskułów nie mam, żeby malowidło wyciągnąć, zawołał. Ja pójdę, zakrzyknął niedźwiedziej postury brat Mikołaj. Tylko niech na dole czterech trzyma drabinę, bo mam ciężki. Zgoda, już idą posiłki. Wszedł brat Mikołaj po stopniach i już z obrazem się równa. Już go dotyka palcami. Silnie ciągnie w swoją stronę, by wydobyć z ramy. Ale obraz ani drgnął. Dziwne, mruknął. Zaparł się jeszcze mocniej i spróbował drugi raz. Znowu fiasko. Bracie, nie marudź, pospiesz się, bo ogień dochodzi do kościoła. Już robię, co mogę. Padła odpowiedź z góry. Do trzech razy sztuka, powiedział braciszek do siebie. I ponownie zaparł się z całej siły, jakby chciał poruszyć całe niebo i ziemię. Napiął wszystkie mięśnie
ale znowu na nic to się zdało. Wizerunek pozostał na swoim miejscu, nietknięty o milimetr. Dziwy jakieś, podkowy giąłem, po kilka worków mąki nosiłem naraz, a tu jednego obrazu nie mogę podnieść, nie wiem co robić. Zwrócił się do reszty braci w dole. Co mocniej szarpnę, w tym bardziej malowidło się klinuje, jakby nie chciało wyjść z ram. Tłumaczył się zdenerwowany. Cóż nam czynić zatem? Zwrócili się wszyscy do ojca przyora. Zaiste dziw to nad dziwy. Nie mamy czasu na dywagację. Czujecie, jakby tam ktoś trzymał ten obraz od drugiej strony. A. Słuchajcie, to musi być znak. Nie wolno ruszać tego obrazu. Bracia, tu i teraz pomódlmy się do naszej patronki z obrazu. Teraz? Nie mamy czasu do stracenia, ogień już prawie dochodzi do kościoła. A ja wam mówię, żebyście się modlili, jeśli wierzący jesteście. Prośmy Matkę Boską o pocieszenie, o wsparcie, a na pewno nam pomoże. Z całego serca zawierzmy jej nasze osoby oraz dobytek klasztorny, a niewątpliwie ochroni nas od złego. I zaczęli się żarliwie modlić. A wtedy niespodziewanie wielka jasność zaczęła bić z obrazu na wszystkie strony, jakby promienie słoneczne. Chwilę później nad ołtarzem ukazała się Najświętsza Panienka w świetlistej poświacie i w długim do stóp płaszczu. Dobrze, braciszkowie, i wy, dobrzy ludzie, coście się tu w kościele przed ogniem schronili. Prosiliście mnie o wsparcie, więc przybyłam. Ochronię was przed czerwonym kurem. Nie lękajcie się też o mój wizerunek. Powiadam wam, że nic mu się nie stanie. Wszyscy obecni poupadali na kolana i z wrażenia nie mogli uwierzyć swoim oczom i uszom. Matko Przenajświętsza, ratuj nas, oddajemy się całkiem pod twoją opiekę, odezwał się jedyny człowiek, który nie stracił rezonu, czyli przeor klasztoru. Daruj nam, że chcieliśmy wydobyć twój obraz z ramy. W ten sposób umyśliliśmy, że go ochronić przed pożarem, który go niechybnie czekał. Potem z pewnością by wrócił do ołtarza. Tłumaczył się ojciec Augustyn. Matka Boska wyszła na zewnątrz, stanęła nad dachem kościoła i otoczywszy go swoim płaszczem, otuliła przed pożogą. Na próżno jęzory ogniowe próbowały wślizgnąć się do środka. Mocna, niebieskiego koloru tkanina, haftowana w lilie i gwiazdy, trzymała je z daleka niczym zasłona. Wszyscy, którzy widzieli tę scenę, oniemieli. Z minuty na minutę czerwony kur odstępował, coraz mniej było w kościele i na ulicy płomieni, które Maryja ugasiła swoim płaszczem. Kiedy wszystkie iskierki zagasły, świetlista pani zwróciła się do ludu. Dbajcie o mój obraz w przyszłości i nigdy się nie lękajcie. Jeśli Boga macie w swoim sercu, zawsze wam pomogę. Po czym zniknęła. Zebrani przeżegnali się, a potem uszczypnęli, bo nie byli pewni, czy to jawa, czy sen. Zdarzenie to stało się sławne na całą Warszawę. Po najdalszych zakątkach zaczęły krążyć opowieści o tym, jak Maryja ocaliła przed pożarem kościół i klasztor świętego Marcina, rozpościerając nad nim swój płaszcz. Sława wizerunku wzrosła. Coraz więcej mieszkańców stolicy przychodziłoby przed ołtarzem Matki Boskiej Pocieszenia pomodlić się i prosić o łaskę. Pojawiali się nawet pielgrzymi z daleka. Nieraz zdarzały się też cudowne ozdrowienia. Na ścianie kaplicy rosła kolekcja darów wotywnych, składanych w podzięce za doświadczone przez wiernych łaski. Po drugim pożarze szybko odbudowano kościół. Jednakże świątynia pod wezwaniem świętego Marcina
nie miała szczęścia do żywiołu ognia. Głównie dlatego, że znajdowała się pośród przeważającej wtedy drewnianej zabudowy miasta. W 1888 roku ponownie została strawiona przez płomienie, dosłownie kilka lat po remoncie ścian. Najbardziej dotkliwie kościół ucierpiał jednak w trakcie II wojny światowej i powstania warszawskiego, kiedy to spaliło się nieodżałowane malowidło słynące z łask. Dziś w kaplicy znajduje się tylko jego kopia, namalowana według wcześniejszych zdjęć i rycin. Przewodnik po Warszawie z 1923 roku sugerował, że obraz Matki Boskiej Pocieszenia z kościoła świętego Marcina to najstarsze wówczas malowidło w Warszawie. Dziś już niestety nie możemy tego sprawdzić, ale możemy pamiętać o tych słowach, odwiedzając świątynię i patrząc na kopię tego cudownego wizerunku.